Sezon narciarski zainaugurował wspólny zjazd przedstawiciela samorządu województwa dolnośląskiego oraz miast Karpacza i Szklarskiej Poręby. Karpacz jest jednym z takich magicznych miejsc na Dolnym Śląsku, które aż kojarzą się z nartami, kojarzą się ze świeżym powietrzem, zdrowym wypoczynkiem, ale oczywiście kochamy też Świeradów Zdrój, kochamy też inne miejscowości, Szklarską Porębę chociażby na Dolnym Śląsku. No tu podobno jest maszyna, która potrafi produkować śnieg do temperaturze plus 30 stopni, więc tu śnieg będzie zawsze, a na Dolnym Śląsku zabawa, doskonała zabawa w każdym miejscu. Gestorzy przygotowują się na ten sezon właściwy, czyli przed świętami, więc zapewniam Państwa, że przed świętami będziemy gotowi, natomiast systematycznie każdego dnia kolejne stoki mają odbiory i są przygotowane do tego, aby przyjąć turystów narciarzy. Kilkanaście naprawdę fajnie przygotowanych stoków. Już mnie to cieszy, że zaczynamy sezon retro narciarski. Na stoku odbyły się także zawody sportowe Ski Vegas Cup. Kiedy się zaczęła Twoja przygoda z narciarstwem? No, jak miałam 2 latka, może trochę mniej. I jak załapałaś tego bakcyla? Kto Cię pierwszy raz zabrał na stok? Tata. Pierwszy raz jeździłem, jak miałam gdzieś 8-7 lat. Dzieci na co dzień trenują na naszych tutaj okolicznych stokach. Dzisiaj liczymy na zwycięstwo. Zainteresowanie dolnośląskimi zimowymi kurortami nie słabnie, zwłaszcza podczas świąt Bożego Narodzenia i ferii zimowych. Ten okres świąteczno-noworoczny praktycznie wyprzedany i ferie zaczynamy, proszę pamiętać, w połowie stycznia. Nie my Dolny Śląsk, ale inne województwa. Miejsca są porezerwowane. Myślę, że wszyscy organizatorzy zrobili wszystko, żeby się dobrze do tego sezonu przygotować. Oczywiście brakuje nam jeszcze trochę tej infrastruktury, tak jak to mają nasi przyjaciele z zza południowej granicy, ale będziemy robić wszystko, żeby ta infrastruktura była coraz lepsza i coraz więcej osób, zamiast wyjeżdżać do Czech, Austrii czy Włoch, zostawało na Dolnym Śląsku. W trakcie inauguracji sezonu wiele mówiono także na temat bezpieczeństwa na stokach.